Cześć, jestem Mateusz Słupma, witam w kolejnym filmie. A dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób naprawiać palety jednorazowe, czyli takie typowe o wymiarze 120 na 80 cm. Oczywiście nic nie zrobię bez piły szablastej, ale przy okazji, korzystając z takiej okazji, że akurat będę naprawiał palety, to przetestujemy takie sobie oto brzeszczoty grafita do metalu, ale się nazywa bimetal. Teraz Wam pokażę ich specyfikacje, bo to jest dosyć ciekawe, na co pisze producent i my to przetestujemy. Zobaczymy, czy to nie ma jakiegoś bugla. No i co? Tu mamy jakieś właśnie resztki desek, to wszystko będzie trzeba przygotować, poobcinać gwoździe. No i ja Wam wszystko to pokażę, w jaki sposób naprawiamy daną paletę. No tutaj jeszcze mam dla Was taką niespodziankę, bo jak wiecie, na wielu filmach używam takich rękawiczek roboczych grafita. I na koniec filmu będę miał dla Was konkurs, w którym będziecie mogli takie oto rękawiczki nowe wygrać z metką. Zostaną Wam wysłane. Oglądajcie do końca. Szczegóły podam Wam właśnie na końcu filmu. I tak jak widzicie, mamy tu pokazane, że nadaje się do cięcia stali, aluminium, plastiku i o dziwo drewna. Brzeszczot ma długość właśnie 22,5 cm i chyba ząb ma... Nie, szerokość ma 9 i grubość ma 0,9. Widzicie, ten ząbek jest drobny, tak wygląda jak do metalu, ale zobaczymy, skoro producent pokazuje, że do drewna, to przetestujemy też, jak sobie radzi z drewnem. Wyciągamy sobie brzeszczociki nasze, znaczy to są dwa, ale nam będzie potrzebny tylko jeden. Sobie odłożymy na bok. Zapomniałem Wam powiedzieć, że będzie nam potrzebny. Przekręcamy sobie gniazdo. Wkładamy brzeszczot. Ładnie pasuje. Będą nam potrzebne oczywiście gwoździe, młotek, ewentualnie łomek, które znajdują się tutaj. Znaczy jeszcze oczywiście ochronniki słuchu, słuchawki, ochronniki oczu, młotek, łapka i tu mamy gwoździe. Dobra, naprawimy te palety. Dobrze, zakładamy sobie już naszą ochronę. No nie wiadomo, co to się może stać. No fakt, to jest nasz zewnątrz, bo co innego, jak jesteśmy na wewnątrz pomieszczenia, na przykład pobijmy tą piłą szablastą, to ten. To warto mieć ochronniki słuchu, bo jednak idzie pogłos i warto. O, jeszcze bym o tych rękawiczkach chwilę powiedział. Wiecie, sporo występuje w tych rękawiczkach i naprawdę mogę Wam polecić, bo już parę razy mi też ratowały, że tak powiem, życie. No i czy jak robiłem palety, gwoździe jakieś mi wchodziły, na rękawiczce się zatrzymywają. To jest fajny, grubszy materiał. Jak najbardziej Wam mogę polecić. Dobrze. Bierzemy sobie pierwszą paletę, że tak powiem, na warsztat. Co jej tu dolega? Tu nie mamy klocka. To musimy sobie uciąć gwoździe, bo będą na nie potrzebne. Równo pnie, ale to jest wyszczerbione, to też się musimy uciąć. I do wyrzucenia. Tu jeszcze gwóźdź nam wystaje. No ładnie się. Tu jakiś gwóźdź wystaje, też usuwamy. To ma już naszą paletę. Tu brakuje nam deski całej, tu całej deski i klocka. Teraz sobie przygotujemy. Czyli tę paletę odkładamy, że tak powiem, jest gotowa do naprawy. Czyli tu możemy, że tak powiem, ją składać dalej. Tutaj kolejny co dolega. Mamy deski całej pionowej, tu widać, że była składana z dwóch, czyli tu musimy rozrobić doklejkę. A tu musimy całą deskę usunąć, bo była rozwalona. Czyli rozcinamy sobie paletę. Tutaj w miejscu, gdzie są łączenia desek, gdzie idą gwoździe. Najlepiej sobie trochę odgiąć, żeby był dostęp do brzeszczota. Mamy tutaj gwoździe standardowo, na równo, znaczy równie dobrze moglibyśmy wbić te gwoździe, ale wygodnie jest je uciąć i potem dać nowe z całą nową deską. Dobrze, czyli kolejną paletę mamy gotową. To z pozoru wygląda na całą, ale jeśli przyjrzymy,
Mamy tutaj uszkodzoną całą też tą deskę pionową, boczną i też ją tak samo uczynamy, widzicie, wkładam sobie brzeszot między deski i tnę. Wracamy sobie paletę. Widzicie, odginam sobie, żeby mieć dostęp tutaj do brzeszota, czy żeby mi wszedł, bo dostęp to jest. Czasem się przydaje druga osoba, bo tak to jest. Jeśli się filmują, no to paleta skacze, no i no to akurat nic nie poradzimy. Wyciągamy uciętą, na równo mamy cięcie, jest do wyrzucenia. Tu jeszcze spójrzcie, mamy uszkodzoną tutaj płodzę kolejną. I tak samo wycinamy, poczekajcie, zaraz nam coś przystawię kamerę, żebyście to widzieli wszystko. Muszę jakieś komary mi gryzą. Później palety będą jak najbardziej sprawne. Tej palety póki co nie naprawiam, bo prawdopodobnie posłuży nam zadawcę części do tej. No i co tutaj dolega? Tu mamy też uszkodzoną tą główną deskę. Tu mam ta jedna odpala, też ją utniemy. Nie czekamy, no. Mamy odgięte, czyli sobie też ciechamy. Mniej więcej w taki sposób wszystkie palety muszę sobie przygotować. I tak samo zobaczcie, powinno to być widać w kadrze. Na przykład wystają nam tutaj gwoździe, tak samo to wszystko piłą szablastą ucinam. I widzimy się za moment. Dobrze, zabieramy się za naprawienie tej palety. Jak widzieliście, ja tu powycinałem. Nawet jak są gwoździe już pogięte, to nie ma co ratować. Sobie wyciąć na spokojnie, się nie martwić się, że coś się stanie. No i tak, czekaj, to buście wstaje. To... sobie wis... o, chodź. Sobie musicie wyrównać. Tak. Sprawdzamy właśnie, czy są równe. Mamy równo. Tu również mamy równo. Bierzemy gwoździe dziewiątki. Znaczy we wszystkich paletach na tym, na kanty dziewiątki. Na młotek hemcisielski. I lecimy. Po dwa gwoździe starczy na klocek. Za chwilę najważniejsze są rogi, bo później środek to już nam się naprostuje. No i tak wszędzie tak naprawdę robimy. No chodź tu. No, tu wsadzamy jeszcze klocka. Jak widzicie,
Testujemy znowu dwie dziewiąteczki. Czy wiadomo, jak dać temu 7 czy 7, 5 nie stanie. Ważne, żeby przyszedł przez dwie deski, chociaż przed trochę klocka, tak żeby to się trzymało porządnie. To są pole transportowe. Nawet jeśli na meble czy na coś, to musi być. Dobra, odwracamy sobie. Jak ten klocek był wycięty, ja sobie daję, chyba to jest szóstka. Gwoździk. Również dwie czy trzy sztuki możecie wbić. I mamy paletę sprawną. Dobra, już w przyspieszonym tempie wam pokażę, jak to wygląda. Wiadomo, adekwatnie do palety tutaj dajemy krótszy gwoździ, czyli czwóreczki, trójeczki, zależy jakie grube są deski. No i dobra, ja tą paletę sobie tutaj odłożymy. Zrobimy miejsce. I już tu stoi gotowy stosik. No, ładnie stoi. No, paleta stabilna, nadająca się do dalszych transportów. To ja wam teraz przyspieszę cały ten proces. Jak widzicie, rzeszot jak najbardziej się sprawdził. Też przez dłuższy czas trochę naciąłem drewna, 4 kartony. Efekt pracy tego rzeszotu. Jedyne, co zauważyłem, farba zeszła, a tak to wszystko jest jak najbardziej w porządku. I się nie... Znaczy wyginać się wygina. Jak w trudno następnym miejscu wycinam gwoździe, ale na stałe nie zostaje wygięty. Bo jak to samo robiłem Boschem, identyczny model bimetal, ta sama długość, to jak najbardziej na plus. Palety naprawione będą dalej służyć, na razie jako stół roboczy. A później zobaczymy. Drewno też pocięte na drobne, co zresztą widzieliście. Ja wam dziękuję za uwagę, myślę, że taki film się spodobał, jest przydatny. No zobaczyliście, jak można właśnie w bardzo prosty sposób naprawić palety, jeżeli nie macie piły szablastej, to... Tam część rzeczy można zrobić wieżynarką, część ślifierką kątową, równie dobrze. Możemy zrobić to brzeszczotem, zwykłym piłką. Ale jak już mamy piłę szablastą, to moment, praca pół godziny i zrobione. Także jeszcze raz dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, wciśnij dzwoneczek, otrzymasz powiadomienie o moim nowym filmie. I co, na dzisiaj to koniec. Pozdrawiam też Sufmat, cześć! Byłbym zapomniał o konkursie. Rękawiczki bierzemy i tak, co musicie zrobić, żeby wygrać te rękawiczki, aby trafiły do was? W dedykowanym poście na Facebooku, gdzie udostępnię link do tego filmu, w komentarzu napiszcie,
Do czego by Wam się przydały takie rękawiczki, aby mnie przekonać, aby do Was trafiły? Takie zasady oto są konkursu. Także ja czekam, rozwiązanie będzie w ciągu tygodnia. Oznaczę Cię wtedy w komentarzu i napiszę do Ciebie i się wtedy skontaktujemy, co z wysyłką i tak dalej. A nie, dobra. Teraz... A, i żeby nie, później nie było, żeby nie Ci pisać komentarzy. Klapki mam na własną odpowiedzialność, do takich prac powinny być buty robocze, ale po prostu jest ciepło, to jest działka. Ja to robię w klapkach. Prawidłowo powinno się robić w butach. Ale tak, jak mówię, tak, wyróbcie to w butach, ja robię na własną odpowiedzialność w klapkach. Tyle w temacie, zamykam ten temat.